Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Co udało się kupić ze staroci, antyków? Porcelany fajnie wpadły mi, dosyć sporo i to naprawdę ładnej, ale to przy porcelanie coś więcej powiem. Więc zaczynamy. Pierwszy zakup, waga taka naciskowa, dosyć stara. W fajnym stanie, za śmieszne pieniądze. Miseczka tutaj może nie jest od tego, nie pasuje. Tutaj tak fajnie nie leży, ale waga jest sprawna. Może pokażę z tyłu, jak wygląda. Mówię, tam cena 30 zł, więc warto było wziąć. No następnie, słuchajcie, piękna rameczka na zdjęcia, ze zdjęciem starym. To jest ramka z takiego początek lat 20. Tak mi się wydaje, ją datuję. Tutaj jest ten. Zaraz wam pokażę. Na takich kulkach. Tutaj jest na sprężynce regulacja do wyciągnięcia zdjęcia. Spójrzcie, grube szkło, bardzo fajne. Mosiężna. Bardzo ładnie się prezentuje. Kolejny przedmiot. Taki sekundnik Junghas. Słuchajcie, sprawny. Zobaczcie, no mechanizm, wszystko działa. Tutaj oczywiście tak odkryte nie jest. Ja zostawiłem tu otwarte, żeby wam pokazać. Tu jest do tego pokrywka z tyłu, żeby ją założyć. Czemu tutaj coś nie zeruje do końca, to jest kwestia regulacji. Przechodzimy do kolejnego zakupu. Muszę powiększyć kadr. Kolejnym zakupem jest taki piecyk do dogrzewania pomieszczenia. Bardzo fajny. To jest mój trzeci. Kiedyś miałem już emaliowany taki. Kto ogląda moje filmiki, ten pewnie widział. Jeden sprzedałem, żałuję, bo bardzo fajnie grzał, naprawdę bardzo, bardzo dobrze grzeją te piecyki. Takie ciepło od nich bije, że ten jest akurat tutaj w produkcji angielskiej. Valor. Emaliowany. Tutaj macie regulację, coś można, garnek jakiś postawić, podgrzać. Bo tak to służyło do tego. Czekaj, może zrobię tak. O. Wkład cały jest fajny. Kompletny. Tutaj również macie nazwę firmy. Tu wskaźnik poziomu nafty, ale niestety nie ten. Nie działa. Może spróbujemy go odpalić, zobaczyć jak to działa.
Teraz tam się ten knot rozpala, troszkę dymku było, ale tak nie dymi, bo miałem jeden kiedyś taki, który dymił. Słuchajcie, jakiś nastrój wieczorem zrobić. Wiecie, jakieś szklaneczka jakiegoś trunku. Odpalić takie coś. Z żoną wprowadzić nastrój. Bardzo fajny piecyk, naprawdę grzeje, fajnie był emaliowany. Też to zawsze inaczej wygląda. Cena zakupu 200 zł. Wydaje mi się śmieszna jak na taki piecyk. Bo czasami lampa naftowa potrafi więcej kosztować. A to jest. A tu tego jest jeszcze takie, że słuchajcie, to co można przenieść w każde jakieś miejsce, dogrzać. No i tak, porcelana, tak jak obiecałem, w przeciągu tygodnia, no może dwóch, udało mi się kupić cztery fajne filiżanki. Tak sobie postanowiłem, że trochę z takiej lepszej porcelany będę po prostu co jakiś czas kupował. Ale mówię, coś z takiej lepszej, nawet droższej, żeby po prostu, bo słuchajcie, można moment zagracić witrynkę, czy tam serwantkę porcelaną, jakąś tam popularną, bo tego jest naprawdę mnóstwo, pełno, ale coś fajnego takiego, żeby naprawdę ładnie się prezentowało i żeby to nie za szybko uzbierać rzeczy niekoniecznie jakichś tam fajnych i ładnych. Dlatego tak, zakupiłem Trio Ome. Spójrzcie, prześliczne, to zakupiłem od, zobaczcie, to zakupiłem od poszukiwacza skarbów i antyków, Roberta, on mieszka w Danii, w formie licytacji u niego na kanale, zapraszam serdecznie, naprawdę gość zna się na porcelanie, na antykach w ogóle, bo on i zegary, obrazy kupuje. Bardzo fajny, sympatyczny. I spakuje naprawdę rewelacyjnie. Takie trio. Ome. Bardzo piękne, przyznajcie sami. Tutaj facet jakiś tam ze mną się ostro licytował, ale jak to zobaczyłem, to do żony mówię, to jest moje. Ona już wiedziała, że ile by nie było, to ja dam, nawet choćbym miał przepłacić. Słuchajcie, lecimy dalej. Kolejna filiżaneczka. Piękna, zobaczcie. Ze scenkami takimi rodzajowymi. Rosenthal. Tutaj jeszcze jest sygnatura Ula. Nie wiem, czy to Wiedeń, czy co takie, czy coś innego. Ale spójrzcie, co to jest najlepsze. Złocenie i w środku scenka rodzajowa. To jest dopiero. Naprawdę wygląda rewelacja. I talerzyk również ze scenką. Również sygnowany. Tutaj jest tak filiżanka, tak to się prezentuje w całości. Lecimy dalej. Kolejne, ponownie Ome, ten sam model. Tylko tutaj jest fiołki. Prześliczne, nie?
Także jak na początek zbierania porcelany, to wydaje mi się, że dosyć mocno wystartowałem. I kolejne, ostatnia już porcelanka. Słuchajcie, takie trio. I nazwy tutaj nie wymienię, nie chcę się zbłaźnić. Ale spójrzcie, uszko w motywie roślinnym takim, łodygi. Tutaj macie napisane Montbijon, czy jak to się czyta? Miałem się nie błaźnić, a wypowiedziałem to słowo. To mi się naprawdę udało kupić za bardzo dobrą cenę. Widzieliście, 180 zł. Gdzieś znalazłem w internecie, że filiżanka z sam tym talerzykiem kosztuje 300 zł, wołają. Słuchajcie, obecnie w danej chwili, tak jak tutaj sprawdzałem, na Allegro jest tylko jedna w sprzedaży, tutaj macie cenę, a na Oliksie nie ma żadnej. I za tyle się sprzedają. Także ja tutaj zapłaciłem 180 zł za takie trio. Ja sobie też, słuchajcie, fajnie taki patencik jest, jak coś kupicie, zostawiacie dla siebie. Ja sobie naklejam pod spodem cenę, żebym za kilka lat wiedział, pamiętał, ile za to zapłaciłem. Tak nawet dla siebie. Czy później kiedyś odsprzedając, wiadomo, nic się na wieczność nie kupuje, żebym wiedział, za ile kupiłem, jak to później ewentualnie sprzedać. O, tak to wygląda. Porcelanka moja z tygodnia, no może z 2 tygodni. Moje ostatnie zakupy. I słuchajcie, przechodzimy do czegoś rewelacyjnego, jak dla mnie. Oczywiście to kwestia gustu, każdy ktoś inny powie, że ta porcelana mu się najlepiej podoba. Zobaczcie sami. Dla mnie najlepszym zakupem jest ten portret tutaj tej oto damy. Poczekajcie, tutaj zbliżenie zrobię, bo jest. O. Spójrzcie na te szczegóły. I to jest emalia na miedzi. Pan, który mi to sprzedawał. Mi ten obrazek, w ogóle powiem wam tak, spodobał się już w Świdnicy, tylko nie miałem wystarczającej ilości pieniędzy, bo on nie był tani. A poza tym tak do końca nie byłem przekonany, ale później po powrocie do domu cały tydzień myślałem o tym. A znam tego sprzedawcę z widzenia, on ma naprawdę fajne rzeczy w dobrej dosyć cenie, bo nawet od niego handlarze kupują. Tak wygląda z tyłu, taki materiał, gwoździki. I pan, który mi to sprzedawał, powiedział, że to jest prawdopodobnie Limoges. No tylko ja mówię, dziwne, że nie ma nigdzie sygnatury. On mówi, no nie ma rzeczywiście, ten obrazek w ogóle jest taki wypukły. No ale kupiłem, zapłaciłem. Później jacyś inni tam podchodzili, kolekcjonerzy. Ja znałem, wiem po prostu, kto tam handluje jakimiś dobrymi rzeczami. I też mówili, że prawdopodobnie to jest Limoges, bo Limoges takie portrety na emali w emali na miedzi wytwarzał. No i słuchajcie, wróciłem do domu, postawiłem to sobie w mojej serwantce i tak stało. Mówię, no niemożliwe, kurde, że tu nie ma sygnatury. Jak to ktoś naprawdę kupę pracy musiał w to włożyć. Wziąłem lupę i po prostu kawałeczek po kawałeczku prześwietliłem wszystko. Nie znalazłem nic, nigdzie żadnej sygnatury nie ma. Odstawiłem to, ale na kolejny dzień, drugi siedzę sobie, patrzę znowu na to i mówię, no niemożliwe jest, niemożliwe.
Musiał ktoś się pod tym podpisać, bo to nie dawało mi to spokoju po prostu. I mówię do żony, otworzę tu z tyłu, podważę ten materiał, tu są takie gwoździki, to jest ramka jakaś drewniana i delikatnie zajrzę. Przepraszam, że tyle gadam, jak ktoś chce, to nie chcę przewinie, ale... I słuchajcie, będę skracał, streszczał się, szybciej płynął do brzegu. Podważyłem delikatnie nożykiem ten materiał, tą tutaj z tyłu, no, te plecki. Pod spodem był taki kartonik prasowany, pod tym kartonikiem wełna, no i płytka miedziana mi się ukazała i spójrzcie, co znalazłem. No i właśnie, warto było, bo jakby raz, że podniosłem wartość tego, dwa, że no jakby proweniencja jest bardziej znana tego przedmiotu. Dowiedziałem się, że tu to jest na portrecie tutaj Maria Antonina, austriacka arcyksiężniczka w latach 1774-1791, królowa Francji i Nawary, a w latach 1991-1792 królowa Francji. Tak jak widzieliście sygnaturę, Blanche Ernest żył w latach 1855-1935, malarz emalier w Limoges. Brał udział w wystawie powszechnej w 1889 roku, malował emalią tace, plakiety, portrety na emali, tak jak tutaj widzicie, filiżanki, pudełka, relikwiarze i inne przedmioty emaliowane. Jeden naprawdę z mistrzów Limoges, jeżeli chodzi o emalię. I tutaj spójrzcie sobie naprawdę ceny tego konkretnego typowego artysty. No, macie zrzuty ekranu, 900-800 euro i to tam 750 chyba jeden jest i to się za tyle sprzedał, bo to była licytacja. Ale są i przedmioty za 200 euro. Także nie wiem, od czego zależy cena, ale po prostu to jest prześliczne. Spójrzcie jeszcze raz na to. Tanie to nie było, ale naprawdę uważam to za mega zakup. Oczywiście to zostaje u mnie w moich zbiorach. I tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. Życzę udanych zakupów.